Witaj Grzegorzu. W dniu twych 60. urodzin, w dniu twego święta, pewna osoba o tobie pamięta. Pamięta o tobie i śle życzenia, by się spełniły wszystkie twe marzenia. Niech ci życie słodko płynie w każdej chwili i godzinie, aby wszystko się spełniło, o czym marzysz, twoje było. Byś pogodne miał dni, w głębi serca życzy ci Ania, szwagierka z dziećmi. I oczywiście dla ciebie gromkie 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech u gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Jeszcze dłużej i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. I jeszcze dłużej i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. A kto oczywiście? Grzegorz. Grzegorzu, to jeszcze nie koniec. Niespodzianek dla ciebie. Specjalnie dla ciebie dedykacja z utworem Rezerwa. Godzina 5, minut 30, kiedy pobudka zagrała. Grupa rezerwy szła do cywila, niejedna panna płakała. Niejednej pani żal się zrobiło i serce z bólu zadrzało, że jej kochanek szedł do cywila, a jej się dziecko zostało. Że jej kochanek szedł do cywila, a jej się dziecko zostało. W dworcu głównym w mieście Wrocławku wszyscy te panny zebrały, z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku, na rezerwistę czekały. Z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku, na rezerwistę czekały. Lecz to nie kłopot na rezerwistę, by na peronie z panną stać. Siadł do pociągu i trzasnął drzwiami, tak się pożegnał z panami. Siadł do pociągu i trzasnął drzwiami, tak się pożegnał z panami. Do pociągu usiadł przy oknie i pociąg ruszył z łaskotem. Wszystkie panny głowy spuściły,
poszły do domu z powrotem. I wszystkie panny głowy spuściły, poszły do domu z powrotem. Nazajutrz rano poszły do sztabu pytać o adres miłego. Szef sztabu na to im odpowiedział: u nas nie było takiego. Szef sztabu na to im odpowiedział: u nas nie było takiego. Poszły do domu, siadły przy piecu i tak cichutko płakały. Synu, a synu, ojciec w cywilu, a jego adres nieznany. Synu, a synu, ojciec w cywilu, a jego adres nieznany. Także Gorzu, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Płynie do ciebie od Ani, szwagierki z dziećmi.